czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z This War of Mine. Kontynuujemy sobie grę i zobaczymy, czy uda się nam w końcu przeżyć. Już naprawdę mam wrażenie, że naprawdę zbliżamy się do samego końca i Bruno, czemu ty jesteś załamany? Oh my god, ludzie. Jesteście... Aha. Dalej załamany i głoduje. Tylko nie gadajcie mi, że on jest w stanie umrzeć z głodu tylko przez to, że ciołek leży na łóżku i nie zamierza się ruszyć. Naprawdę mnie zdenerwuje, gdy się coś takiego stanie. Ty jesteś ciężko ranny, to byś poszedł może do szpitala. Gdy się tylko zmęczona, smutna, jest spoko. Czy lepiej by było, gdybyś nie była smutna, ale... Grunt, że nic ci nie jest poważnego. Czy ja chcę robić więcej jedzenia? Nie, olejmy to. Czy ja dobrze widziałem? Ty się możesz napić? Ej, Bruno, halo. Co z wami, ludzie, nie jest nie tak. Dobra. Wydaje mi się, że Paweł pójdzie do szpitala się leczyć, taktycznie. Przydałoby się sprawdzić jeszcze radio. Zanim skończymy dzień, chciałbym sprawdzić jeszcze radio i wszystko dokładnie obadać, czy jakieś nowe info jest. Czy naprawdę to już jest powoli koniec? Co ty tu masz? Warzywka? Niestety nasz kucharz się załamał, więc... Więc lipa. O! Za 5 pocisków tak drogo muszę bulić? Dobra, daj mi to. Chcę mieć pociski. Chcę mieć się czym bronić przez te ostatnie dni. Weźmy to warzywko. I co w zamian za warzywko? Okej, zgoda. Odejdź. No już, idź sobie. Nie macie tu. Bruno lekko ranny. Tu. Do radia. Katia? Do radia, bo ktoś tu nie chce się ruszyć. Co my tu mamy? Kryzys warzywny. Świetnie. Bandy szabrowników. No to żadnych zapowieści dobrych na razie nie ma. Głoduje załamany. Ciężko ranny. Kiedy ostatni raz miałem coś w ustach? Miałbyś w ustach coś już teraz, gdybyś się ruszył, typie. Koniec tego dnia. Jestem wami po prostu załamany. Sam jestem załamany wami. Jak się z tym czujecie? Dobra, ty idziesz do szpitala. Serio, tylko Katia czuwa? No dobra. Szpital miejski. Czy mi się wydaje, czy tutaj przybyło rzeczy? Chyba mi się wydaje, albo naprawdę tak jest. Albo nie. Dobra, leć. Leć. Bez niczego. Bez niczego i chcemy się jak najszybciej tutaj wyleczyć, uleczyć. Witam szanownego pana, prosimy nie rozrabiać, tak? To jest już chyba wizytówka tego osiedla. Gdzie jest doktor? Tu jest jakiś, ale to taki, nie wiem. Doktor niedoktorowaty. Halo?
Gdzie jest medyk? Jak zwykle szukam medyka. Czy on nie może po prostu stać na wyjściu? Halo? Poproszę pomocy, jestem ciężko ranny. No, dawaj. Szybko. O, tak, chodź. To chyba jest pani medyk, tak w ogóle, tak mi się teraz wydaje. No, to chyba jest pani medyk. Tak, ciężko ranny, opatrzony. Idziemy. A, ile jeszcze ma trwać ten koszmar, co? Kto mi to powie? Już naprawdę się nie pcham nigdzie, nie chcę nic zwiedzać, ja chcę po prostu do końca. Paweł wrócił. I czy Maryny już się ogarnie? Czy on w końcu zacznie cokolwiek jeść? Te, stoi przy kuchni. To znaczy, że chyba zgłodniał na tyle, żeby faktycznie tu przyjść i zjeść. Zaatakowano nas znowu. Bardzo głodny. Jesteśmy bardzo głodni. Gdzie jest? Tu jest. Aha, no tak. Dobra, Katia. Opał. Jeden opał. Ty, leć. Leć, zrób opał. Że jesteś bardzo głodny, ale przyspiesz, no. No Paweł, no. Szybciej. Zrób jeden opał. Zrobimy sobie dwie tutaj zupy. Niewyspany głoduje. Może żebyś... Aha, ty dalej jesteś załamany. Nie wierzę w niego. Jak ty chyba umrzesz, jeżeli trzeci dzień nie będziesz jadł, no. Marin, zginiesz przez swoją własną głupotę. I tu kolejny. Chociaż ten może przeżyje. Dobra. O, ktoś czeka. Ktoś czeka pod drzwiami. Dobra, Katia zjedz na szybkości. Hyc. I możemy... Aha, bo ty jesteś bardzo zmęczona. Przydałoby się, żebyś się wyspała. A tymczasem kogo my tu mamy? Czy są jakieś dobre wieści, czy coś? Powiecie nam, że to koniec? Czy mogę w czymś pomóc? Tak, to już wiemy, że w pobliżu znajduje się opuszczony dom. Chwila. Będzie raczej zadanie dla ciebie. Jesteś już tylko ranny zaledwie. Ty pójdziesz do tego domu z tym gościem i może coś tam otegujecie. Ale to mi się równocześnie chyba trochę jednak nie podoba. Jakby, dlaczego mi się to nie podoba? Ponieważ teraz nie ma nas kto pilnować. A Katia jest bardzo zmęczona. Mam nadzieję, że chociaż trochę udaje się odpocząć. I ten jakby coś zeżarł, no... Typie, podnieśże się. Masz jedzenie, zjedz je. Po co mi 8 puszek, skoro nie chcesz ich jeść? Ciężko ranny, no. A tu kolejny. Tylko ranny. Zostało nam jakieś jedzenie? No, mamy sporo jedzenia. Szkoda, że nie chcesz go jeść. O, ale będę marudził. Będę marudził ostro. Koniec dnia.
Zmęczona. Musisz czuwać, pomimo wszystko. Zostajemy w domu. Zduszenie przestępczości. Marin krwawi. Czy on się już ogarnął? Nie. Śmiertelnie ranny. Super. Pięknie. A ten ciężko ranny. Znowu. I bardzo zmęczony. Załamany. No, kto by pomyślał? Katia, weź coś ten. Wygoń go z łóżka, coś. Prześpij się. Tu jest drugie łóżko. O! Zduszenie przestępczości nastąpiło, więc. Ile jeszcze to będzie trwało? Myślałem, że 45 dzień to już będzie koniec, a tu widzę, że. Ej, chodź. Dasz radę. Siły pokojowe są w drodze. Lada dzień powinny dotrzeć na miejsce. Okej. Okay. No dobra. Napawa mnie to determinacją. Aczkolwiek prawdopodobnie jeden z nas zginie. I jest to Marin. Przez swoją głupotę zginie. Mógł się ogarnąć, mógł zjeść, mógł iść do szpitala jeszcze. Ale nie chciał, więc wyszło jak wyszło. Koniec. Wojna dobiegła końca! Koniec! To już jest lada dzień. Tak! Udało się przetrwać wszystkimi czterema jakimś cudem. Oh my god! No powiem tak, no ta gra to normalnie wachlarz emocji mi to zapewniła. Tyle razy, ile ja już prawie byłem trupem, to nie wiem, czy była gra, w której więcej razy już byłem trupem prawie, że. I co, teraz będą wszystkie moje tutaj. Zabrał komuś zapasy, 11 dzień. Pawle okradł kogoś. Ścieżka typowego złodzieja chyba. Wybrałem sobie ścieżkę typowego złodzieja. Nasza sąsiadka nie czuła się bezpiecznie i prosiła nas o pomoc. Pomogliśmy jej. No, taki miły akcent to był akurat. Paweł i tak go okradł. No Paweł, ty złodzieju. Tak, drugi raz nas prosiła o pomoc, też jej pomogliśmy. No. Przeżyliśmy wszyscy czterej. Jest dobrze. Pogrzebani żywcem. Udało się. To naprawdę się udało. Tak. Chyba Bruno. Bruno już nigdy nie zobaczył przyjaciółki. No, szkoda, niestety. Katia odnalazła rodziców. W obozie dla uchodźców za granicą. Co Marin zrobił? Albo Paweł może lepiej co zrobił? Próbował odnaleźć żonę i syna. Lecz pomimo wszelkich starań nie dopiął swego. Aj. No, kurczę, no. Okej. Tak, Marin tutaj bardzo oberwał.
Otworzył niewielki zakład naprawczy. No proszę, nasz złoty rączka, złota rączka, zrobił cokolwiek. Czyli trochę się poukładało, trochę nie. Chyba wyszło na dobre. Dobra, myślę, że póki co i mnie, i wam wystarczy tego This War of Mine. Może w przyszłości będziemy wracać do historii. Są tutaj DLC, historie i tak dalej. Z pewnością będziemy do nich jeszcze wracać, ale to w dalszej przyszłości. A póki co chyba wystarczy powiedzieć, że bawiłem się nawet dobrze przy tej grze. No, pierwsze te podejścia naprawdę były takie... W sumie pierwsze dwa podejścia, które w sumie nie zostały pokazane na YouTube, były takie, że naprawdę strasznie dostałem w kość. Strasznie byłem niszczony przez wszystkich. No, wymagało to ode mnie takiego skupienia się na grze, poznania gry troszkę bardziej, aż w końcu wyszła mi seria od A do Z. Chociaż też tam chyba na samym początku było takie potknięcie, że musiałem nadrobić sobie, bo coś tam się stało. Aha, zginęły mi dwie postacie naraz, to się stało, już pamiętam. No, jedyna moja skarga do tej gry, no to zapisy. Te rerolowanie zapisów, to jest normalnie coś dziwnego, niezrozumiałego przeze mnie. Ale koniec w końcu, gra polskich twórców, jakby nie patrzeć. Fajna, bardzo fajna, mi się podobała. Napiszcie, czy wam też się gra podoba, czy sami zagraliście, czy może graliście nawet w story mode. Mi się podobała, oceniam ją bardzo pozytywnie. I z pewnością będę chciał jeszcze do niej kiedyś w przyszłości wrócić. A póki co, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, hej!